Rozpoczęliśmy zgrupowanie w czwartek po południu od przeprowadzenia testów pod kątem koronawirusa. Zawodnicy do momentu uzyskania wyników przebywali w pokojach jednoosobowych, w pełnej izolacji. W międzyczasie też trenerem motorycznym poprzez Skype przeprowadziliśmy treningi w pokojach i po uzyskaniu negatywnych wyników wczoraj odbył się pierwszy trening w małej grupie i dzisiaj kontynuujemy pracę. Jeśli chodzi o mecz z Niderlandami, no cóż, żyjemy w czasach, w których nie możemy być pewni tego, co się wydarzy jutro. Byliśmy przygotowani do tego meczu, chcieliśmy go zagrać, no niestety aktualne obostrzenia, sytuacja epidemiologiczna w Holandii zdecydowała o tym, że niestety ten mecz się nie odbędzie. Mamy nadzieję, że uda się znaleźć termin i do tego meczu dojdzie jak najszybciej, bo na pewno jest to dla nas ważne spotkanie i zależy na tym, aby do tego meczu doszło w miarę szybko, tak żebyśmy byli wszyscy zdrowi, w takiej dyspozycji, jak zawodnicy są w tej chwili i żebyśmy mogli walczyć o punkt. Zapraszam wszystkich serdecznie na mecz 5 listopada w czwartek o godzinie 19:15, mecz ze Słowenią. Pomóżcie nam, kibicujcie, trzymajcie kciuki. Pozdrawiam.